Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Na samym początku, bratkowie, nim odniosę się do tytułu, jaki jest na filmie, mam bardzo wielką do was prośbę. Przyłączcie się do tego wielkiego dzieła, o którym wam zaraz przeczyta Mirek. Sam osobiście kupiłem 3 modlitewniki i będę wspierał to dzieło, bo nie mogę już się doczekać tej książki, która będzie wydana, tego podręcznika, szybkiego nauczania polsko-łacińskiego. A teraz Mirek wam wyjaśni, o co w tym wszystkim chodzi. Laudatur Jezus Chrystus. Postaram się bardzo krótko przedstawić Państwu modlitewnik bieszczacki Pro Multis Effundetur. Jest to miniaturowe dziełko przygotowane i opracowane przez wydawnictwo JUD wraz z wiernymi tradycji katolickiej. To kompendium, które zawiera wszystko, co jest potrzebne osobom, które dopiero co rozpoczynają odkrywanie skarbu mszy wszechczasów, jak i tym, którzy już z mszą tradycyjną są obeznani. Na podstawie tego modlitewnika odkryjecie piękno łaciny, języka Kościoła, języka naszej cywilizacji. Nasi dziadkowie, niektórzy ojcowie mieli jeszcze łacinę na maturach. My ludzie XXI wieku jesteśmy, można powiedzieć, półanalfabetami. Nie znamy języka naszych wielkich poprzedników. Stąd tak wielkie zapotrzebowanie na propagowanie nauki łaciny. Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że cały dochód ze sprzedaży modlitewnika bieszczackiego posłuży księdzu, no tu nie mogę wymienić jeszcze w tej chwili nazwiska, który pracuje nad 2 podręcznikami języka łacińskiego. Łacina po podstawówce i łacina od lat 6. Pierwszy z nich jest na półmetku, prac drugi na początku. Dlatego kochani, zapraszam i zachęcam do zakupu modlitewnika bieszczackiego. To tylko 20 zł, bo taka jest cena modlitewnika. Posłuży on i wam, waszym dzieciom i waszym wnukom. W modlitewniku bieszczackim znajdziecie teksty po polsku i po łacinie. W rozdziale Ordo Missae znajdują się także czerwone wyróżnienia, które informują, co aktualnie dzieje się podczas mszy świętej, a także objaśniają zachowanie celebransa oraz instruują wiernych, jak należy interpretować dany fragment mszy świętej i jakie należy przyjmować postawy. Jest to wiedza bezcenna i koniecznie wymagana, aby aktywnie i ufiarnie uczestniczyć we mszy świętej wszechczasów, która jest celebrowana od czasów apostolskich. Wejdźcie proszę i zakupcie przynajmniej 1 modlitewnik, a w ten sposób wesprzecie zbożny cel. Na chwałę Pana Boga i Matki Przenajświętszej i ku rozpowszechnianiu języka liturgicznego, jakim jest łacina. Podaję adres sklepiku www.tradycja-katolicka.pl. W opisie do tego filmiku znajdziecie Państwo pełen link do sklepu. Niniejszy list jest skargą na poniżenie wiernych katolików w samym polskim kościele. Jeżeli sytuacja nie zmieni się i nie zostaną naprawione zgorszenia powstałe na Jasnej Górze, a wierni, którymi pomiatano, przeproszeni, skarga ta zostanie zgłoszona do kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, a także zostanie złożone zgłoszenie do prokuratury o łamanie praw konstytucyjnych i wolności wyznania, łamanie umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a stolicą apostolską zwanej Konkordatem. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym kształcie sanktuarium na Jasnej Górze jest dla polskich katolików nie do przyjęcia. W 1910 roku Jasna Góra była świadkiem kradzieży papieskich koron ofiarowanych Matce Bożej przez Paulina i, uwaga, jego konkubinem. Ludzie, którzy domyślali się, kto dokonał tego czynu, zamordowano. W tym samym czasie Matka Boża objawiła się w Osuchowej i powiedziała o sobie dzieciom wracającym z nauki przed pierwszą komunią świętą, gdzie uczyły się modlitwy Anioł Pański. Jestem służebnicą pańską, królową Polski. Przyszłam do was z Częstochowy. Miejsce i mury wprawdzie pozostały, ale czy Matka Boża być może nie opuściła tych murów?
Nie wyobrażamy sobie, żeby ona autoryzowała zmianę wiary i obyczaju. Niejednokrotnie przepychano na siłę w tym sanktuarium komunię na rękę, co teraz jest już procederem ciągłym. Nie wyobrażamy sobie, że ta pokorna służebnica pańska miałaby autoryzować pomiatanie ciałem jej syna wbrew wszelkim prawdziwym kanonom kościelnym i podawanie komunii przez kobiety, co Jasna Góra nieraz widziała. Obecnie Jasna Góra stała się tym, czym była za czasów niejakiego Jakuba Franka, domem zgorszenia, poniżenia Najświętszego Sakramentu. Jeśli konsekruje się ciało pańskie po to, żeby je przed zamkniętymi drzwiami do kaplicy cudownego obrazu rozsypać na krużganku, na kamieniach, dając do ręki każdemu jak chce, trudno nie pomyśleć, że katolik nie ma po co tam jeździć. Miejsce to zostało oddane judeoprotestantom i to oni depczą Pana tego miejsca, rozrzucają go ludziom pod nogami, przed wiernymi zamykają kościół, wymuszają noszenie szmat na twarzy, a jednocześnie wpuszczają całe kilkusetosobowe zespoły mediów telewizji do nagrywania koncertów świeckich z elementami religijnego folkloru, tylko dlatego, że to wyjątkowe miejsce dla Polski. Więc tacy aktorzy, piosenkarze, telewizja ze sprzętem może chodzić po katolickim prezbiterium pod rządami filosemickiego przeora wykształconego w państwie na Bliskim Wschodzie, bez maseczek, bez zachowania odległości, podobno niebezpiecznych, bez zachowania szacunku do jakby nie było miejsca świętego, które zawiera w sobie jednak realną obecność Chrystusa. Dla tych limitów nie ma, maseczek też nie ma. Dla dzieci pierwszokomunijnych, dla katolików wierzących są szykany, wpuszczanie po parę osób i wymuszania za szmatowania twarzy. Gdzie się duża kasa sypie, kościół dla katolików święty, wynajmowany może być medium i wtedy już ani szmaty na twarzy nie trzeba, ani odległość nie obowiązuje. Od zawsze żydowska świadomość wiedziała, że pieniądz jest ważniejszy. Ważniejszy od wiary. Według niej można kupić wszystko, sprzedać także. Więc przeor Jasnej Góry doskonale sobie w tym wszystkim daje radę. Jednakże są katolicy, którym to upokorzenie katolickich wiernych przeszkadza i są w stanie na drodze sądowej dochodzić swoich praw i praw katolików do tego sanktuarium, które nie jest prywatnym folwarkiem przeora czy biskupa Depo, ale jest miejscem świętym dla całego polskiego narodu. Zwierzchnik kościoła diecezji częstochowskiej dopuszcza się łamania praw kanonicznych, ale i świeckiego w postaci konstytucji, która gwarantuje wolność praktykowania swojej wiary, pozwalając na terenie sanktuarium jasnogórskiego na ograniczenie dostępu do sakramentu, do kultu, do obrazu Matki Najświętszej, a pozwalając bez ograniczeń na wstęp biznesowym grupom telewizyjnym i medialnym, łamie umowę międzynarodową w postaci konkordatu, który gwarantuje wolność wyznawania wiary i uczestnictwa w praktykach i publicznych aktach wiary. Również łamie prawo kościelne, które stanowi, że kościoły jako miejsce święte mają być używane przede wszystkim do tego, co nie ubliża świętości miejsca. Artykuł 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego wyraźnie o tym mówi. W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca. Instrukcja o koncertach w kościele stanowi, zgodnie z tradycją, którą ukazuje rytm poświęcenia kościoła i ołtarza, świątynie są przede wszystkim miejscem, w którym gromadzi się lud Boży. Lud Boży, zgromadzony w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, jest kościołem świątynią Boga zbudowaną z żywych kamieni.
gdzie w duchu i prawdzie wielbi się Ojca. Już w najdawniejszych czasach pojęciem Kościół został objęty również budynek, w którym wspólnota chrześcijańska gromadziła się, by słuchać Słowa Bożego, razem się modlić, przyjmować sakramenty, sprawować Eucharystię i wielbić ją tam, jako trwający nieustannie sakrament. Tak więc kościołów nie można uważać za zwyczajne miejsce publiczne, mogące służyć wszelkiego rodzaju zgromadzeniom. Są to miejsca święte, przeznaczone wyłącznie i na stałe, od momentu ich konsekracji lub poświęcenia do sprawowania kultu Bożego. W niespokojnym i pełnym zgiełku społeczeństwie, zwłaszcza w wielkich miastach, kościoły są również miejscem, gdzie w ciszy i w modlitwie ludzie znajdują duchowe uspokojenie lub światło wiary. Jednakże dzieje się tak tylko wtedy, gdy kościoły zachowują swoją tożsamość. Wykorzystanie kościołów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem zagraża właściwej im funkcji znaku chrześcijańskiej tajemnicy, wyrządzając mniej lub bardziej poważną szkodę pedagogii wiary i wrażliwości ludu Bożego. Jak bowiem mówi nasz Pan Jezus Chrystus, dom mój będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Zasada, że Kościół może być wykorzystywany do celów, które nie sprzeciwiają się świętości miejsca, stanowi kryterium pozwalające otwierać podwoje kościoła przed koncertami muzyki sakralnej lub religijnej, bądź je zamykać przed muzyką innego. Czym więc jest zamknięcie kościoła przed wiernymi, aby bez ograniczeń wpuścić do sanktuarium muzyków i telewizję? Czy w miejscu, które jest przede wszystkim miejscem kultu katolickiego, godzi się zamknąć Kościół przed wiernymi z powodu tego, że się przyjmuje telewizję i muzyków? Jak to się ma do zapisów prawa kanonicznego, które obowiązuje księży i zakonników i świeckich wiernych? Zamykanie sanktuarium dla wiernych woła o pomstę do nieba. Odmawia się wolnego dostępu do sakramentów, a całkowicie udostępnia dla świeckich celów. Jest to zgorszeniem. Wymaga reakcji Chrystusowej, kiedy Chrystus przekupniów wyrzucił ze świątyni, bo przyszli tam zrobić interesy, a nie modlić się i uszanować modlitwę innych. Jasna Góra jest przede wszystkim miejscem narodowej modlitwy katolików i takim miejscem powinna pozostać. Jej tajemnica i sakralny charakter jest niszczona. Mistyka tego miejsca jest splugawiona przez hałas i jazgot medialny, który się tam wpuszcza jednocześnie, zamykając podwoje kościoła przed modlitwą, refleksją, adoracją, do której się tam nie dopuszcza ludzi idących do Królowej Polski i po sakramenty. Zdarza się też i to, że krucjaty różańcowe wyrzuca sprzed oblicza Matki Bożej i zastraszane są przez spuszczone ze smyczy. Instrukcja o koncertach w kościołach określa: strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i widzów winny odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła. Muzycy i śpiewacy nie powinni występować w prezbiterium. Najwyższym szacunkiem należy otaczać ołtarz, krzesło, celebransa i ambonę. Najświętszy sakrament winien być przechowywany w miarę możliwości w przyległej kaplicy lub w innym miejscu, bezpiecznym i stosownie przyozdobionym. Wyższe wskazania praktyczne mają dopomóc biskupom i rektorom kościołów w ich pasterskiej trosce o to, by świątynie zawsze zachowywały charakter miejsc służących sprawowaniu liturgii, modlitwie i skupieniu. Wszystkie te zasady zostały złamane wielokrotnie. Podczas organizowania koncertu dla telewizji nikt nie mógł się dostać do kościoła, do kaplicy Matki Bożej. Nie dało się swobodnie dostać. Ludzie, którzy przyjechali tam z zagranicy, odjeżdżali, zostali odprawieni z kwitkiem, bo ważniejszy był koncert gwiazd. Zdjęcia dokumentujące to zdarzenie pokazują, że absolutnie nie dbano o świętość prezbiterium. Łażono po nim bez zawahań i bez względu na jego święty charakter.
Jest to zgorszenie, na które żaden katolik nie może pozostać obojętny i budzi ono oburzenie i bunt. Jakim prawem ordynariusz miejsca zezwolił na coś takiego? Jakim prawem przeor ośmielił się wpuścić do prezbiterium zespół telewizyjny z brudnymi buciorami i pozwolił rozstawiać tam sprzęt? Jak się to ma do uszanowania i zachowania Kościoła jako miejsca świętego? Pod kary kościelne powinien pójść ordynariusz i przeor za dopuszczanie do zgorszenia i sprofanowania miejsca dla Polaków symbolicznie świętego i najświętszego. Jest to wielkim zgorszeniem i powinno być publicznie odpokutowane przez przeora i ordynariusza wedle tego, co stanowi kodeks kanon 1210. W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obecne świętości miejsca. Tak więc ordynariusz miejscowy może przejściowo zezwolić na użycie go do innych celów, jednakże nie przeciwnych świętości tego miejsca. Niestety, ale zezwolił na zbezczeszczenie tego miejsca. Kanon 1211. Miejsca święte zostają zbezczeszczone przez dokonanie w nich czynności ciężko niesprawiedliwych, połączonych ze zgorszeniem wiernych, co zdaniem ordynariusza miejsca jest tak poważne i przeciwne świętości miejsca, iż nie godzi się w nich sprawować kultu, dopóki zniewaga nie zostanie naprawiona przez obrzęd pokutny zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych. Przeor nie miał prawa segregować wiernych na maseczkowych i bezmaseczkowych. Nie miał prawa segregować ludzi, że tylu wejdzie, a tylu wstęp zbroniony. Prawo kanoniczne bowiem stanowi. Kanon 1214. Kościół oznacza budowlę świętą przeznaczoną dla kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania w niej kultu, zwłaszcza publicznego. To prawo w całym polskim kościele było niejednokrotnie łamane, ale na Jasnej Górze, w miejscu dla Polaków symbolicznym, a przede wszystkim świętym, gdzie znajduje się tron królowej Polski, kiedy wpuszczane są biznesowe zespoły, a ogranicza dotyczą tylko katolików, sytuacja niewpuszczania ludzi do kościoła ma znamiona perfidnego zniszczenia kultu i celowego poniżania katolików. Kanon 1220, ustęp pierwszy. Wszyscy, do których to należy, mają troszczyć się o utrzymanie w kościołach takiej czystości i piękna, jakie przystoją domowi Bożemu, i nie dopuszcza się do tego, by działo się w nim coś obcego świętości miejsca. Niestety, ale się tak dzieje i działo, i mam nadzieję, że już dziać się nie będzie. Ordynariusz miejsca wraz z przeorem dopuścił się złamania praw katolików i prawa kanonicznego. Niniejszy list jest skargą na poniżanie wiernych katolików w samym polskim kościele. Jeżeli sytuacja nie zmieni się i nie zostaną naprawione zgorszenia powstałe na Jasnej Górze, a wierni, którymi pomiatano, przeproszeni, skarga ta zostanie zgłoszona do kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, a także zostanie złożona i zgłoszona do prokuratury o łamanie konstytucyjnych i wolnościowych praw do wyznania naszej wiary. Jak również o łamanie umowy pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską, zwaną Konkordatem. Niniejsze pismo daje szansę na załatwienie tej sprawy kościelnymi drogami, bowiem nie godzi się iść ze sprawami Kościoła najpierw do sądów świeckich. Dlatego zwracamy się z tym bezprawnym, publicznym odzewem najpierw do odpowiedzialnych za to w Kościele, by mogli oni nawrócić się, zgorszenie odpokutować i kult w miejscu świętym Jasnogórskiej Bazyliki przywrócić tak, jak należy i tak, jak było zawsze. Jeśli nie zostaniemy wysłuchani,
będziemy zmuszeni upominać się o wykonywanie praw kościelnych na wyższych stopniach Kościoła i na drodze świeckiej. Gdyż świat nie widział, że biskupi i przeorzy zakonni sami elimitowali kult, wiarę i by wierni musieli walczyć z hierarchią, z zakonami o zachowanie sakramentów, kultu i kościołów jako miejsc świętych. Wstyd i hańba, to mało powiedziane, żeby wierni uczyli hierarchię i zakonników, szczególnie Paulinów, wiary i świętości, jaką powinni zachować w miejscu świętym. Polscy katolicy żądają zmiany przeora. Chcemy ojca jako pasterza, a nie jako najemnika zamykającego do matki drzwi i stosującego reżim na wiernych katolikach. Bratkowie, list będzie do pobrania i do wysłania do przeora Jasnej Góry i biskupa Depo. Link będzie pod filmem do pobrania listu. Jeśli ktoś chce, może dołączyć swoje żale i wysyłajcie go. Niech was Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna. I brońcie Jasnej Góry przed najeźdźcami i zgorszycielami. A wam, drodzy bracia Paulini i ojcowie, oby Matka Boża wybaczyła to, co czynicie katolikom na Jasnej Górze, zamykając przed nimi dostęp, pełny dostęp do jej tronu. Oby wam to wybaczyła, bo na dzień dzisiejszy łaski tam nie płyną. Nie płyną.